Wprowadzałem wzrokiem światło jego latarni, póki całkiem nie zniknęło, a potem odwróciłem się i ruszyłem w samotną wędrówkę. Teraz nie nastręczało ona najmniejszych trudności, bo pomimo nieprzeniknionych mroków nad głową, linia kamiennego muru rysowała się całkiem wyraźnie na białym, polśniewającym tle śniegu. Jakże się teraz zdawało cicho, kiedy mogłem słuchać tylko własnych kroków, i jakże samotnie. Naszło mnie dziwne i niemiłe poczucie osamotnienia. Ruszyłem szybciej. Zanuciłem urywek jakiejś melodyjki. Dodawałem w myślach przeogromne sumy i składałem kapitał na procent. Krótko mówiąc, robiłem co mogłem, by zapomnieć o zdumiewających rozważaniach, jakich niedawno słuchałem, i do pewnego stopnia nawet mi się to udało. Tymczasem noc zaczęła mi się wydawać coraz zimniejsza, i chociaż szedłem raźno, stwierdziłem, że nie jestem w stanie się rozgrzać. Stopy miałem jak lód. Straciłem czucie w dłoniach i mechanicznie trzymałem strzelbę. Nawet oddychałem z trudem, jakbym zamiast wędrówce, spokojnym północnym szlakiem wdzierał się na najwyższe szczyty gigantycznych alp. Ten ostatni objaw stał się po chwili tak dokuczliwy, że musiałem zatrzymać się na kilka minut i oprzeć o kamienny mur. Spojrzałem przypadkiem za siebie na drogę, gdzie ku niewymownej uldze zobaczyłem daleki punkt świetlny, jak blask zbliżającej się latarni. Z początku pomyślałem, że to Jakub zawrócił i idzie za mną, ale w momencie, kiedy mi to przyszło do głowy, okazało się drugie światło ustawione równolegle do pierwszego i zbliżające się z tą samą szybkością. Nie trzeba było długo myśleć, by pojąć, że to muszą być światła jakiegoś prywatnego ekipażu, chociaż wydawało się dziwne, że taki ekipaż wybrał drogę nieużywaną i niebezpieczną. Nie było jednak co do tego wątpliwości. Światła rosły, bowiem z każdą chwilą jaśniały, i nawet wydawało mi się, że już dostrzegam między nimi ciemny zarys pudła pojazdu. Zbliżał się bardzo szybko i bezgłośnie, bo śnieg pod kołami był niemal na stopę głęboki. A teraz widać już było wyraźnie sylwetkę ekwipażu. Wydawał się dziwnie wysoki. Nagle zaświtało mi w głowie podejrzenie. Czy to możliwe, bym w ciemnościach minął skrzyżowanie dróg, nie zauważywszy znaku drogowego i czyżby to mógł być ten właśnie dyliżans, na którego spotkanie wychodziłem? Nie potrzebowałem zadawać sobie tego pytania po raz wtóry, bo to wyłonił się z za zakrętu woźnica, strzelec, jeden pasażer na imperiale, cztery buchające parą siwki. Wszystko spowite lekkim oparem światła, poprzez który błyszczały latarnie jak para ognistych meteorów. Wyskoczyłem na drogę. Machałem kapeluszem i krzyczałem. deliżans przyjechał pędem, mijając mnie. Przez moment byłem w strachu, że mnie nie zobaczyli i nie usłyszeli, ale tylko przez moment. Woźnica ściągnął koniec, strzelec okutany po oczy w peleryny i szaliki, najwyraźniej chrapiący zdrowo na tylnym zewnętrznym siedzeniu, ani nie odpowiedział na moje pozdrowienie, ani nie uczynił najmniejszego ruchu, by wysiąść. Pasażer na imperiale nie odwrócił nawet głowy w moją stronę. Otworzyłem drzwiczki i zajrzałem do środka. Było tam zaledwie trzech pasażerów, wobec czego wsiadłem, zatrzasnąłem drzwiczki, śliznąłem się na wolne miejsce w kącie i pogratulowałem sobie szczęścia. Wewnątrz dyliżansu panowało, jeśli to w ogóle możliwe, jeszcze większe zimno niż na zewnątrz. A powietrze przenikała szczególna wilgoć i niemiły zapach. Rozejrzałem się po moich towarzyszach podróży. Wszyscy trzej byli to mężczyźni i wszyscy milczeli. Nie sprawiali wrażenia śpiących, ale każdy siedział oparty mocno w swoim kącie pudła, jakby pochłonięty własnymi myślami. Próbowałem nawet nawiązać rozmowę. Jak dziś zimno, zwróciłem się do mego sąsiada z przeciwka. Podniósł głowę, spojrzał na mnie. Ale nie odpowiedział. Zima, dodałem, zaczęła się chyba na dobre. Chociaż w kącie, w którym siedział, panował taki mrok, że nie mogłem wyraźnie dojrzeć rysów jego twarzy, widziałem, że oczy ma wciąż ku mnie zwrócone. A mimo to nie powiedział ani słowa. W każdym innym wypadku odczułbym, a może i okazał pewną irytację, ale w tym momencie zbyt źle się czułem, by reagować. Lodowaty chłód nocy przejmował mnie do szpiku, a dziwny zapach w deliżansie przeprawiał o nieznośne nudności. Trząsłem się cały od stóp do głów i zwróciwszy się do sąsiada z lewej zapytałem, czy ma coś przeciwko temu, bym otworzył okno. Ani drgnął, ani nie odpowiedział. Powtórzyłem pytanie nieco głośniej, ale z tym samym skutkiem. Wówczas straciłem cierpliwość i spuściłem okno. Przy tej czynności skórzany rzemień pękł mi w ręku. Zauważyłem też, że szyba okienna pokryta była grubą warstwą pleśni, narosłej zapewne przez lata. Zwróciwszy w ten sposób uwagę na stan, w jakim znajdował się deliżans, obejrzałem go dokładnie i stwierdziłem przy mdłym świetle zewnętrznej latarni, że znajduje się w ostatnim stadium rozkładu. Wszystkie jego części nie tylko były popsute, ale się rozpadały. Ramy okienne sypały się w drzazgi przy dotknięciu. Skórzane wykończenia pokryte były warstwą pleśni, a części drewniane dosłownie gniły. Podłoga niemal zapadała się pod moimi stopami. Jednym słowem cały pojazd cuchnął wilgocią. Najwidoczniej wyciągnięto go z jakiejś szopy, gdzie od lat już gnił, by posłużyć się nim jeszcze dzień czy dwa w podróży. Zwróciłem się do trzeciego pasażera, do którego jeszcze nic nie mówiłem. Ten dyliżans, powiedziałem, jest w opłakanym stanie. Kursujący zwykle pojazd pocztowy poszedł zapewne do reparacji. Powoli obrócił głową i spojrzał mi w twarz, nie mówiąc ani słowa. Tego widoku nie zapomnę, póki żyję. Poczułem w sercu lód. Czuję lód w sercu nawet teraz, kiedy to sobie przypominam. Oczy jego płonęły ognistym, nienaturalnym blaskiem. Twarz miał siną jak trup. Bezkrwiste wargi, cofnięte jak wagoni, ukazywały lśniące zęby. Słowa, które chciałem wypowiedzieć, zamarły mi na ustach i ogarnęło mnie dziwne, straszliwe przerażenie. Wzrok mój przyzwyczaił się już do mroku panującego w dyliżansie i widziałem zupełnie wyraźnie. Obróciłem się ku sąsiadowi sprzeciwka. On również wpatrywał się we mnie z tą samą straszną trupią bladością na twarzy, z tym samym kamiennym połyskiem oczu. Przesunąłem ręką po czole. Obróciłem się do pasażera siedzącego na tym samym co ja siedzeniu i zobaczyłem. Och, Boże, jakże mam opisać to, co wówczas ujrzałem. Zobaczyłem, że to nie jest żywy człowiek, że nikt z nich nie jest człowiekiem żywym jak ja. Blady, fosforyzujące światło, trupie światło mieniło się na ich potwornych twarzach. Na ich włosach, wilgotnych od grobowej rosy, na ich odzieży, obsypanej ziemią i rozpadającej się w kawałki, na ich rękach, które były jak ręce trupów dawno już pogrzebanych, tylko ich oczy. Ich straszliwe oczy żyły, i te wszystkie oczy zwrócone były groźne ku mnie. Z ust wyrwał mi się okrzyk przerażenia, dziki, niezrozumiały krzyk o pomoc i litość, gdy rzuciłem się do drzwiczek. Próżno starając się i otworzyć. W tej samej chwili zobaczyłem, tak szybko i wyraźnie jak się widzi krajobraz, w świetle letniej błyskawicy, promień księżyca padający poprzez szczelinę burzowej chmury, który ukazał mi koszmarny znak drogowy podnoszący ostrzegawczy palec na skraju drogi, rozwalony kamienny parapet, konie stające dęba, czarną przepaść w dole. Diligence zakołysał się jak kręt na morzu. Straszliwe uderzenie, miażdżący ból, potem ciemność. Wydawało się, że upłynęły lata, kiedy pewnego ranka obudziłem się z głębokiego snu i zobaczyłem czuwającą przy łożu żonę. Nie będę opisywał sceny, jaka nastąpiła, bowiem wam tylko w kilku słowach, co opowiedziała mi żona, wlewając dziękczynne łzy. Spadłem z urwiska koło skrzyżowania starej drogi z nową, a od niechybnej śmierci uratowała mnie głęboka zaspa śniegu u stóp skały na dole. W tej zaśpie znaleźli mnie o świcie pasterze, którzy zanieśli mnie pod najbliższy dach i sprowadzili na pomoc doktora. Ten znalazł mnie w malignie, majaczącego ze złamaną ręką i skomplikowanym uszkodzeniem czaszki. Z listów w portfelu dowiedzieli się mojego nazwiska i adresu. Wezwali żonę, by mnie pielęgnowała, i dzięki młodości i znakomitej konstytucji wyszedłem wreszcie z niebezpieczeństwa. Nie potrzebuję chyba dodawać, że upadłem dokładnie tam, gdzie przed dziewięciu laty wydarzył się ten straszliwy wypadek z dyliżansem jadącym z północy. Nigdy nie mówiłem, żonie, o tych okropnych wydarzeniach, które usłyszeliście. Opowiedziałem je lekarzowi, który mnie ratował, ale on potraktował całą przygodę jako zwykły majak, zrodzony z gorączki. Mówiliśmy o tej sprawie wiele razy, aż wreszcie stwierdziliśmy, że dłużej nie możemy mówić spokojnie i wówczas przestaliśmy. Inni mogą wyciągać, jakie chcą wnioski. Ja wiem, że dwadzieścia lat temu byłem czwartym pasażerem dyliżansu widma. Bajka o martwym zewłoku Nie wiadomo do kogo przynależnym. Po wsiach powiatu Jerzyńskiego ogłoszono następujące obwieszczenie. Rierzyński sąd ziemski oznajmił wszem i wobec, że na będących w jego zarządzie gruntach, na wygonie wsi morkowino, inaczej na teszynem zwanej 21. ubiegłego listopada znaleziono nie wiadomo, do kogo przynależne martwe płci męskiej ciało przyodziane w szary sukienny stary płaszcz, plecionym przepasanym pasem, w kamizelce sukiennej, czerwonej, a poniekąd zielonej i w koszuli czerwonej samodziałowej. Na głowie ma kaszkiet ze starych samodziałowych szmat, tudzież ze skórzanym daszkiem. Zmarły ma około 43 lat, dwarszyny i 40 werszków we wzrostu, włosy jasnoblond, twarz jasną, gładką, oczy szare. Brodę goli. Na podbródku szpakowaty, nos duży i nieco na bok zbakierowany. Kompleksji jest chuderlawej. Skutek czego niniejszym oznajmia się wszemi wobec, że jeśli znajdą się owego ciała krewni albo też rzeczonego ciała właściciele, to mają zawiadomić o tym we wsi Morkowino, inaczej na szynem zwanej, gdzie odbywa się śledztwo w sprawie owego nie wiadomo do kogo przynależnego ciała. A jeśli takowi się nie znajdą, to aby i o tym również zechceli powiadomić w tejże wsi Morkowino. Minęły trzy tygodnie w oczekiwaniu na właściciela martwego ciała. Nikt się nie zjawił, a że wreszcie asesor wraz z lekarzem powiatowym wybrał się do dziedzica wsi Morkowino w gościa, kancelistę zaś Sewiastannycza, również odkomendorowanego do śledztwa, ulokowano w opuszczonej bezpańskiej chałupie. W tej właśnie chałupie leżało w komorze martwe ciało, którego sekcję sąd zamierzał przeprowadzić na zajutrz, a potem zwykłym porządkiem rzeczy pochować. Uprzejmy dziedzic posłał Sewastynyczowi na pociechę w jego samotności pieczoną gęś z pańskiego stołu, a także sztof domowej żołądkówki. Zapadł już zmrok. Sewastynycz, jako człowiek akuratny, zamiast tego, żeby zwyczajem swoich współbraci wleść na górkę przy napalonym niedawno piecu, uznał za właściwe zająć się przygotowaniem papierków na jutrzejsze posiedzenie. Z tej zwłaszcza przyczyny, że aczkolwiek z gęsi pozostały jedynie kości. To zostało opróżniona dopiero ćwierć sztofu. Przede wszystkim poprawił więc knoty w żelaznym kaganku, specjalnie na podobne wypadki przechowywanym przez sołtysa wsi Morkowino, a potem wyciągnął ze skórzanego worka stary, zatłuszczony zeszyt. Sawastianecz nie mógł patrzeć nań bez roztkliwienia. Były tam ekspcerperty z różnych ukazów dotyczących spraw ziemstwa. Otrzymał je był w spadku po swoim zmarłym tatunciu świętej pamięci kanceliście, z osobną adnotacją, że w mieście Eljeżeńsku za potwarze, lichwiarstwo i nieprzystojne zachowanie został on zwolniony ze służby, z taką przy tym uwagą, iżby na przyszłość nigdzie, na żaden urząd go nie wyznaczać i podań do niego nie przyjmować, za co też cieszył się poważaniem całego powiatu. Sebastianycz przypomniał sobie pomimo woli, że zeszyt ten był jedynym kodeksem, którym kierował się Ryjażeński, sąd ziemski w swym postępowaniu. Że jeden tylko Sebastianycz był komentatorem tajemnych symbolów owej księgi sybylińskiej. Że za pomocą jej magicznej siły podporządkował osobie i sprawnika i asesorów. Dokonał tego, że wszyscy okoliczni mieszkańcy zmuszeni byli uciekać się do jego radi i pouczeń. Dlatego też strzegł jej jak źrenicy oka. Nikomu nie pokazywał i wyjmował z ukrycia tylko w sytuacjach ostatecznych. Z uśmieszkiem zatrzymywał się na tych stronicach, gdzie po części ręką jego zmarłego tatunia, a po części jego własną widniały to zakreślone, to znów na nowo spisane, różne nic nieznaczące części mowy. Jak na przykład nie, a, itp. I rzecz naturalna, że Sebastianowi przychodziło na myśl, jak głupi są ludzie jak bardzo mądrzy on i jego tatunia. Przez ten czas opróżnił drugą część sztofu i zabrał się do roboty. Ale podczas gdy jego wyprawna dłoń szybko kreśliła na papierze różne zakrętasy, jednocześnie działała pobudzona widokiem kajucika miłości własna. Przypomniał sobie, ileż to razy przewoził martwe zwłoki na granicę sąsiedniego powiatu i w ten sposób potrafił chronić swego sprawnika przed zbędnymi kłopotami. A zresztą w ogóle... Czy to trzeba było ułożyć sentencję wyroku, czy zrobić wyciąg z akt, powołać się na odpowiednie przepisy, porozumieć się z petentami, czy też złożyć z wierzchności raport do niemożności wykonania i poleceń. Wszędzie i na wszystko Sebastianecz potrafił poradzić. Z uśmiechem wspominał wyleziony przez siebie sposób, po prostu każdemu przesłuchaniu zbiorowemu nadawał dowolny obrót. Przypominał sobie, jak jeszcze niedawno w taki niewinny sposób uratował jednego ze swoich dobroczyńców. Dobroczyńca ten przeprowadził jakiś tam interesik, za którym z łatwością mógłby odbyć pewną niecałką miłą podróż. Zarządzono przesłuchanie, dokonano szczegółowej rewizji, przy czym Sebastianecz poradził, ażeby przed innymi przesłuchano najpierw pewnego umiejącego czytać i pisać zucha świadczącego na rzecz jego dobroczyńcy. Zeznania owego piśmiennego zucha zaprotokołowano i piśmienny zuch, papier, przeżegnawszy się podpisał. A sam Sebastianecz przystąpił do jednego człowieka, do drugiego i trzeciego z pytaniem: i ty także, i ty także? I tak szybko zaczął ich przerabiać, że póki ci panowie drapali się za uchem i kłaniali się, przygotowując do odpowiedzi, zdążył ich wszystkich co do jednego przesłuchać, a piśmienny zuch, mając wzgląd na niepiśmienność swoich towarzyszy. Przeżegnał się i podpisał ich jedno brzmiące zeznanie. Również z zadowoleniem wspominał Sebastianecz, że kiedy sprawnika obciążono niedoborem znacznej sumy. Zdołał on wplątać w jego sprawę blisko pięćdziesiąt osób. Niedobór rozłożyć na całe bractwo, a potem wszystkich podciągnąć pod najmiłościwszy manifest. Słowem Sebastianecz wiedział, że we wszystkich sławetnych działaniach Rierzyńskiego Sądu Ziemskiego był on jedynym sprawcą, jedynym pomysłodawcą i jedynym wykonawcą. Że bez niego przepadłby asesor, przepadłby sprawnik, przepadłby i sędzia powiatowy i powiatowy marszałek szlachty. Że na nim jedynie opiera się starodawna chwała powiatu Rierzyńskiego. I pomimo woli w duszy, Sebastianecza zrodziło się miłe uczucie własnej godności. Co prawda z daleka, jak gdyby z obłoków. Od czasu do czasu spoglądały na niego surowe oczy gubernatora i badawcza twarz sekretarza sądu kryminalnego. Ale spojrzał na zawiane przez zamiedzi okna. Pomyślał o trzystu wiorstach, dzielących go od tego okropnego widma. Dla większego korłażu wypił trzecią część sztofu i myśli znacznie mu poweselały. Wyobraził sobie swój wesoły, zdobyty własnym sprytem domek. Na oknie pomiędzy dwiema doniczkami balsaminek gąsiory z nalewką, kredens z zastawą, a pośrodku na poczesnym miejscu kryształowa pieprzniczka na porcelanowym spodku. Oto idzie jego łukiera Pietrowna, tęga o białej twarzy. Niesie drożdżową babę z i upieczoną krupczatki, oto patrzy na czacie lądko podchowane na święta Bożego Narodzenia. Kłania mu się wielki czajnik z samowarem i zbliża się do niego. Oto ciepły przypiecek. A obok przypiecka pierzyna i adamaszkowa kołdra. A pod pierzyną zwinięty skrawek kolorowego samodziału, a w nim zawinięta płócienna szmatka. A w płóciennej szmatce skórzany portfel, a w portfelu szare papierki. Tu wyobraźnia przeniosła Sewastianycza w lata młodości. Przyszło mu na myśl jego ubogie bytowanie w ojcowym domu. Jakże często głodował przez eskomstwo matki kiedy oddano go do diaczka na naukę czytania i pisania. Śmiał się z całego serca, wspominając, jak pewnego razu zakradł się z chłopaczkami do sadu swego nauczyciela i jak nastraszył diaczka, który wziął go za prawdziwego złodzieja. Jak wykłostano go za to, jak zemsty sprawił, że jego nauczyciel w sam Wielki Piątek złamał post a potem zaczęło mu się zwidywać jak to wreszcie przegonił wszystkich swych rówieśników i doszedł do tego, że w parafialnej cerkwi czytał dzieje apostolskie zaczynając głębokim basem a kończąc ku podziwowi całego miasta cieniutkim głosikiem jak to sprawnik spostrzegłszy, że z chłopaka może być pożytek przedzielił go do sądu ziemskiego jak zaczął nabierać rozumu ożenił się ze swą najmilejszą łukierą Pietrowną Otrzymał rangę rejestratora gubernialnego, w której to randze po dziś dzień pozostaje i oszczędności gromadzi. Ciepło mu się zrobiło na sercu z roztkliwienia i z tej radości opróżnił ostatnią ćwiartkę zniewalającego napitku. A wówczas przyszło, Sewastiaczynowi na myśl, że nie tylko w urzędzie, ale w ogóle w chwat z niego nadchwaty, a kiedy wieczorkiem w chwili wesołości zacznie snuć powieści o Bowie Królewiczu, o przypadkach wańki Kaina, o wędrówce kupca Korbiennikowa do Jerozolimy. To po prostu gęśle niemilknące. I Sebastianecz zaczął marzyć. Jakby to było dobrze, gdyby miał siłę bowy królewicza, i aby chwyciwszy kogo za rękę, rękę mu urwał, a chwyciwszy za głowę, urwał głowę, a potem przyszła mu ochota popatrzeć. Co to za wyspa ten cypr, który ja go pisuję? Korobijnikow obfituje w oliwę i mydło migdałowe, a ludzie jeżdżą tam na osłach i na wielbłądach. I Sebastianecz zaczął się śmiać. Stamecznych mieszkańców, którzy nie mogą się domyślić, że trzeba zaprzęgać je do sań. I tu zaczęły mu się roić rozmaite myśli. Stwierdził, że albo w książkach są same banialuki, albo też, że Grecy to pewno w ogóle naród bardzo głupi, ponieważ sam pytał Greków, którzy przyjeżdżali na jarmark z mydłymi piernikami do Rierzeńska, a którzy zdawałoby się powinni byli wiedzieć, co się dzieje w ich kraju. Po co wzięli miasto Troje, jak to odpisuje Korobieńnikow? a Cerogród odstąpili Turkom? I nic rozsądnego od tego narodu nie mógł się wywiedzieć. Grecy nie potrafili mu powiedzieć, co to za jakaś Troja. Mówili, że pewno wybudowano i zdobyto to miasto w ich nieobecności. Podczas gdy zajmował się tą ważną sprawą, zwidywali mu się przed oczyma i arabscy rozbójnicy, i zgniłe morze, i orszak pogrzebowy Kota, i pałac króla faraona z wyzłoconymi salami i ptak z kamili Wysoki jak człowiek, z głową i z kamieniem w kopycie. Rozmyślania jego przerwały słowa, które ktoś wymówił tuż nad jego głową. Iwanie, Sewastianyczu, mam do pana najpokorniejszą prośbę. Słowa te przypomniały sewastiaczynowi jego rolę kancelisty, więc swoim zwyczajem zaczął pisać znacznie prędzej, Pochylił głowę jak można najniżej, i nie odwracając oczu od papierków, odrzekł przeciągłym głosem: Czego pan sobie życzy? Pan z polecenia sądu poszukuje właściciela znalezionego we wsi morkwino martwego ciała Tak jest. A więc niech pan przyjmie do wiadomości, że jest to moje ciało Tak jest. Więc czy nie mógłby mi pan uczynić tej łaski i jak najprędzej je wydać? Tak jest. A już na wdzięczność może moją pan liczyć. Tak jest, a co? Nieboszczyk był pańskim poddanym, czy jak? Nie, Iwanie Sebastianzu, jaki tam poddany? Jego ciało jest moim własnym. Tak jest. Może pan sobie wyobrazić, jak ja czuję się bez ciała? Zrób mi pan tę łaskę i pomóż mi jak najszybciej. Wszystko jest możliwe, tylko, że nieco trudnawo tak szybko to ciało pracować. Przecież to nie blin, nie da się owinąć dookoła palca. Dochodzenie trzeba przeprowadzić, gdyby tak nieco podsmarować. To nie ulega wątpliwości, niech mi pan tylko wyda moje ciało, to nie pożałuję nawet pięćdziesięciu rubli. Na te słowa Sebastianecz podniósł głowę do góry, ale nie widząc nikogo, odezwał się. Niechże pan wejdzie, po co stać na mrozie? Ależ ja tu jestem, Iwanie Sebastianeczu, stoję tu koło pana. Sewastianecz poprawił knot w lampie oliwnej, przetarł oczy, ale nie widząc nic dookoła wymamrotał: Tfu do diabła, cóż to? Oślepłem czy co? Nie widzę pana łaskawco." Nic w tym dziwnego. Jakże może mnie pan widzieć, skoro jestem bez ciała? Doprawdy nie mogę zrozumieć, co pan mówi. Niech pan chociaż pozwoli spojrzeć na siebie. Proszę bardzo, mogę się panu na chwilę ukazać, tylko że mi to przychodzi z trudem. I przy tych słowach w ciemnym rogu zaczęło się ukazywać jakieś bezkształtne oblicze. To się pojawi, to znowu znika, jak młody człowiek, który raz po raz pierwszy przybył na bal. Na ochotę zbliżyć się do dam, ale boi się wychylić z tłumu i znowu się kryje. Pan wybaczy, mówił tymczasem głos, niech mi pan zrobi tę łaskę. Pan wybaczy, nie może pan sobie nawet wyobrazić, jak trudno ukazywać się bez ciała. Niech mi pan zrobi tę łaskę i odda mi jej jak najszybciej. Mówię panu, że nie pożałuję pięćdziesięciu rubli. Radbym panu usłużyć, łaskawy panie, ale doprawdy nie rozumiem o co panu chodzi. Czy ma pan podanie? Zmiłuj się pan! Jakie znowu podanie? Jak mogłem je napisać bez ciała? Niechże pan już zrobi mi tę łaskę i sam się pofatyguję. Łatwo panu powiedzieć, łaskawco, żebym się pofatygował, przecież mówię panu, że ani różnic z tego nie rozumiem. Niechże już pan pisze, sam panu powiem. Sebastianecz wyjął arkusz papieru stemplowego. Niechże pan powie z łaski swojej, czy ma pan przynajmniej jakieś stanowisko, imię i imię ojca? Jakże rzeczywiście. Nazywam się Twirley John Lewis. A pańskie stanowisko, łaskawy panie? Cudzoziemiec. I Sebastianecz wypisał na papierze skarbowym wielkimi literami. Do sądu ziemskiego w Rijerzyńsku cudzoziemskiego młodzieniaszka stanu szlacheckiego Sewileja Zaujewa wyjaśnienie. I co dalej? Niech pan tylko napisze, a ja już będę mówił. No, no, niech pan pisze. Mam. Majętność? zapytał Sebastianycz. Nie łaskawco. Mam nieszczęsną przywarę. Skłonność do mocnych trunków, czy nie tak? O, to nader niechwalebne. Nie. Mam nieszczęsną przywarę, że wychodzę z własnego ciała. Co za licho! Zawołał Sebastianecz, zrzucając pioro. Kpi pan sobie ze mnie, łaskawy panie. Zapewniam pana, że mówię szczerą prawdę. Niech pan pisze i zakarbuje sobie. Pięćdziesiąt rubli dla pana za podanie i dodatkowe pięćdziesiąt za załatwienie sprawy. I Sebastianecz zabrał się znowu do pisania. 21 października roku bieżącego jechałem kibitką w swoich sprawach traktem rjeżeńskim. I ponieważ na dworze było zimno, a drogi w powiecie rzyńskim są osobliwie złe. No nie, to już pan wybaczy, odrzekł Sebastianycz. Tego w żaden sposób nie mogę napisać. To są osobiste mniemania, a osobistych mniemania w podaniach okazy zabraniają wypisywać. A mnie się zdaje, że wolno. No to piszmy po prostu. Na dworze było tak zimno, że bałem się iż dusza mi zamarznie. A zresztą w ogóle tak bardzo zachciało mi się jak najszybciej przyjechać na nocnek, że nie wytrzymałem i swoim zwyczajem wyskoczyłem z własnego ciała. Co też pan mówi? zawołał Sewastianycz. Nic, nic. Pisz pan dalej, co na to poradzę, jeżeli mam taki zwyczaj. Przecież nie ma w tym nic sprzecznego z przepisami, nieprawdaż? Tak, odrzekł Sewastianycz. Nic co dalej? Zechce pan pisać? Wyskoczyłem z mego ciała, ułożyłem je wygodnie we wnętrzu kibitki, aby nie wypadło. Związałem mu ręce lejcami i ruszyłem do stacji, w nadziei, że koń sam dojedzie do znajomego podwórza. Trzeba przyznać, zauważył sebastianecz, że postąpił pan w tym wypadku nader nieoględnie. Po przybyciu na stację pocztową wlazłem na piec, aby się ogrzać, a kiedy, zgodnie z moim wyliczeniem, koń powinien był wrócić do zajazdu, wyszedłem, aby to sprawdzić. Jednakże przez całą tę noc ani koń, ani ciało nie powróciły. Nazajutrz z rana pośpieszyłem tam, gdzie pozostawiłem kibitkę, ale już i tam nie było. Sądzę, że moje ciało bez ducha wypadło na wybojach z kibitki i że ją odnalazł przejeżdżający sprawnik, a koń powlógł się za jakimś taborem po trzech tygodniach próżnych poszukiwań kiedy dowiedziałem się o obwieszczeniu ziemskiego sądu w Rierzeńsku, wzywającym właścicieli znalezionego ciała, zwracam się z najpokorniejszą prośbą o zwrócenie mi rzeczonego mojego ciała jako jego prawowitemu właścicielowi. Przy czym załączam wielce pokorną prośbę, aby wyżej wymieniony sąd zechciał zarządzić, by owo moje ciało, najsam przód, zanurzono w zimnej wodzie celem odmrożenia. Jeśli by zaś z powodu upadku w owym niejednokrotnie tu wspomnianym ciele znalazły się jakieś uszkodzenia, albo też gdyby gdzieś się na mrozie popsuło, to zwracam się o nakazanie, aby je lekarz powiatowy na mój koszt naprawił. A takoż, o dokonanie tego wszystkiego, co nakazuje prawo, pod czym też się podpisuje. No to niechże się pan podpisze, odezwał się Sebastianecz kończąc pisanie. Podpisać się? Łatwo to powiedzieć. Mówię przecież panu, że nie mam teraz przy sobie rąk. Zostały przy ciele. Niech pan podpisze za mnie. Że z powodu nieposiadania rąk. Nie. Wybaczy pan, odparł Sebastianycz, takiego przepisu nie ma, a podań pisanych niezgodnie z przepisami, ukazy przyjmować nie pozwalają. Jeśli pan sobie życzy, to z powodu niepiśmienności. Jak pan woli, wszystko mi jedno. I Sebastianycz podpisał. To wyjaśnienie z powodu niepiśmienności na własną prośbę petenta podpisał własnoręcznie rejestrator gubernialny Iwan, syn Sebastiana Błogosierdow. Jestem panu najmocniej zobowiązany, wielce szanowny Iwanie Sawastjanowiczu. No, to teraz niech się pan postara, aby tę sprawę jak najszybciej załatwiono. Nie może pan sobie wyobrazić, jak mi niewygodnie byś chciała. A ja tymczasem pobiegnę zobaczyć się z żoną i niech pan będzie pewien, że krzywda pana nie spotka. Pan zaczeka, pan zaczeka, wielce szanowny panie, zawołał Sewastjanowicz. W podaniu jest niezgodność. Jakże to pan bez rąk położył się czy też położył w kibicce własne ciało Trwoło. do diabła nic nie rozumiem ale odpowiedzi nie było Sebastianecz jeszcze raz przeczytał podanie zaczął nad nim rozmyślać i myślał i myślał Kiedy się zbudził kaganek z gazu a przez zaciągnięte pęcherze okno przebijało światło poranka z przykrością spojrzał na stojącą przed nim pustą butelkę, i to uczucie przykrości wybiło mu z głowy nocne wydarzenie. Nie patrząc, zebrał swoje papiery i ruszył do dworu wybijać klina. Asesor wychylił kieliszek wódki, zabrał się do przeglądania papierów Sewastianycha i natrafił na podanie cudzoziemskiego młodzieńca szlacheckiego rodu. No, bracie Sewastianychu zawołał, przeczytawszy je. Ktoś to sobie wczoraj porządnie pociągnął na sen, takie banialuki powypisywać. Niech pan posłucha, Andriaju, dodał zwracając się do lekarza powiatowego. Jakiego nam petenta, Sebastianecz poleca. I przeczytał powiatowemu lokarzowi słowo w słowo owo dziwaczne podanie, zataczając się przy tym ze śmiechu. Chodźcie, panowie. Powiedział wreszcie: Zrobimy sekcję tego gadatliwego ciała. Jeśli się nie odezwie, to je pochowamy, jak Pan Bóg przykazał, bo już czas do miasta. Słowa te przypomniały Sebastianeczowi nocne wydarzenie, i jakkolwiek wydało mu się to dziwne, przypomniał sobie o pięćdziesięciu rublach obiecanych mu przez petenda, jeśli wystara mu się o ciało. Zaczął więc na serio żądać od asesora i lekarza, aby ciała nie krajać, bo można je w ten sposób zepsuć tak, że się już na nic nie zda i by podanie zwykłym trybem zapisać do rejestru papierów przychodzących. Rozumie się samo przez się, że na to żądanie oboj odpowiedzieli Sebastianeczowi radą, aby wytrzeźwiał. Sekcję na ciele przeprowadzili, nic w nim nie znaleźli i pochowali. Potem wydarzeniu podanie nieboszczyka zaczęło krążyć z rąk do rąk, wszędzie je przepisywano, dopełniano, przeozdobiano, czytano i przez długi czas staruszki w Rierzeńsku słuchając go, żegnały się z przerażeniem znakiem krzyża. Legenda nie zachowała zakończenia tej niezwykłej historii. W jakimś sąsiednim powiecie ludzie sobie opowiadali, że w tej samej chwili, gdy lekarz dotknął ciała swoim lancetem, do ciała wskoczył jego właściciel. Ciało poderwało się, pobiegło i że Sebastianycz długo gonił je po wsi, krzycząc co sił: Łapaj, łapaj, nieboszczyka! W innym zaś powiecie twierdzą, że właściciel po dziś dzień, co rano i co wieczór przychodzi do Sebastianycza mówiąc: Iwanie Sewastianyczu, co z moim ciałem? Kiedy pan mi je wyda. I że Sewastianycz nie tracąc kontenansu odpowiada: Właśnie przeprowadza się dochodzenie. Od tego czasu minęło już lat dwadzieścia. Duch Canterville'ów. Kiedy amerykański minister Hiriam B. Otis nabywał Canterville Chase, ostrzegano go, że robi wielkie głupstwo. Bo w miejscu tym bez najmniejszej wątpliwości straszy. W istocie nawet sam lord Canterville, człowiek nieposzlagowanego honoru, uważał za swój obowiązek wspomnieć o tym panu Otisowi, gdy przyszło do omawiania warunków kupna. Nigdy nie życzyliśmy sobie tam mieszkać mówił lord Canterville. Zwłaszcza od czasu, kiedy moją cioteczną babkę, księżną wdowę Bolton, doprowadziły do konwulsji, co nigdy jej w zupełności nie przeszło, dwie dłonie kościotrupa, które spoczyło na jej ramieniu, gdy przebierała się do obiadu. Uważam za swój obowiązek powiedzieć panu, panie Otis, że owego ducha widziało również kilku żyjących jeszcze członków tej rodziny, jak i wielebny Augustus Dampier z King's College Cambridge. Po tym nieszczęśliwym wypadku, który przetrafił się krzężniej, nikt z młodszych członków naszej służby nie chciał z nami pozostać, a moja żona, Lady Canterville, fatalnie sypiała w nocy z powodu tajemniczych odgłosów, dochodzących zarówno z korytarza, jak i z biblioteki. Mój Lordzie, odparł amerykański minister, biorę ten zamek z całym dobrodziejstwem inwentarza, a zatem wraz z duchem i meblami. Przybywam z nowoczesnego kraju, w którym mamy wszystko, co za pieniądze można mieć. A moi młodzi, przedsiębiorczy rodacy, roznoszą po prostu ten wasz stary świat i wywożą stąd najlepsze aktorki i primadonny. Sądzę więc, że jeśli istnieje w Europie coś takiego jak duch, to powinniśmy go szybko pozyskać dla jednego z naszych stałych muzeów względnie, aby go obwozić i pokazywać w całym kraju. Obawiam się, że ten duch naprawdę istnieje, rzekł Lord Canterville, uśmiechając się lekko. Chociaż być może oprze się zabiegom waszych energicznych impresariów. Jest dobrze od wieków znany, ściślej od roku 1584 i zawsze ukazuje się przed śmiercią kogoś z naszej rodziny. Podobnie jak domowy lekarz, jeśli już o tym mowa. Ale przecież duchy naprawdę nie istnieją, lordzie Canterville, a podejrzewam, że prawa natury nie uległy zawieszeniu po to jedynie, by zadowolić brytyjską arystokrację. Wy, w tej waszej Ameryce jesteście raczej niefrasobliwi odparł lord Canterville, który nie zrozumiał w pełni ostatniej uwagi ministra. Lecz jeśli panu nie przeszkadza duch we własnym domu, to oczywiście wszystko w porządku. Proszę jedynie zakonotować, żem pana ostrzegł. W parę tygodni później, gdy londyński sezon towarzyski miał się już ko końcowi, minister i jego rodzina przybyli do Canterville Chase. Pani Otis, jeszcze jako panna Lukrecja R. z zachodniej 53. ulicy, była słynną nowojorską pięknością, a teraz stała się bardzo urodziwą, dojrzałą kobietą o pięknych oczach i nienagannym profilu. Wiele amerykańskich dam po opuszczeniu rodzinnego kraju przyjmuje pozechronicznego braku zdrowia, gdyż wydaje mi się, że jest to rodzaj prawdziwie europejskiego wyrafinowania. Ale pani Otis nie popełniła tego błędu. Miała znakomitą figurę i naprawdę cudowną radość życia. W istocie była bardzo angielska i służyć mogła za doskonały przykład, jak wiele mamy obecnie z Ameryką wspólnego. Z wyjątkiem oczywiście języka. Jej i pana Otisa starszy syn, któremu w porywie patriotyzmu nadano na, imię Washington, czego nie mógł im nigdy darować, był jasnowłosym, nieźle się prezentującym młodym człowiekiem i przygotowywał się do służby w amerykańskiej dyplomacji w ten sposób, że przez trzy kolejne sezony przyprowadzał Niemców do kasyna w Newport. Gardenie w butonierce i arystokracja angielska to jedyne słabostki, którym ulegał. Poza tym odznaczał się rozsądkiem – jego siostra Virginia Otis, młodziutka, piętnastoletnia panienka, ładna i zręczna jak sarenka, miała w dużych, niebieskich oczach subtelny błysk niezależności. Była doskonałą amazonką i kiedyś ścigała się z Lordem Biltonem na swoim kocyku, dwa razy dookoła Hyde Parku, wyprzedzając go o półtorej długości już przy posągu Achillesa, ku niekłamanej uciesze młodego księcia Czeshira, który ze miejsca niej się oświadczył, lecz został tego samego wieczoru desłany w powodzi łez do szkoły Witton. Młodszymi odwierdzeni byli dwaj bliźniacy, których na cześć amerykańskiego sztandaru nazywano gwiazdy i pasy. I którzy często dostawali lanie. Przemili ci chłopcy byli jedynymi prawdziwymi republikanami w całej rodzinie, pomijając oczywiście samego ministra. Ponieważ od najbliższej stacji kolejowej, Waskot, jest do Canterville Chase około 7 mil. Pan Otis zadepeszował po dużą brykę i ruszyli nią w doskonałych humorach. Był piękny czerwcowy wieczór, w powietrzu unosił się delikatny aromat sosnowego lasu. Czasem słyszeli dzikiego gołębia rozczulonego własnym, pełnym słodyczy głosem lub błysnęła im połyskliwa pierś bażanta, ukrytego w głębokich paprociach. Małe wiewiórki bacznie im się przyglądały z gałęzi buków. Gdy je mijali, króliki skocznie czmychały przez krzaki i puszyste górki wznosząc w górę krótkie białogonki. Lecz gdy wjechali w aleję wiodącą do Canterville Chase, niebo pokryły chmury. Dziwny bezruch jakby powstrzymał całą przyrodę. Wielki klucz kruków przeleciał w zupełnej ciszy nad ich głowami i nim zajechali przed dom upadło kilka ciężkich kropel deszczu. Na progu czekała, by ich powitać starsza kobieta, schludnie ubrana w czarną jedwabną suknię, biały czepek i fartuszek. Była to gospodyni, pani umnej, która żoną ministra na gorącą prośbę lady Canterville zgodziła się zatrzymać w jej dotychczasowej roli. Gdy wysiadali, każdemu składała niski ukłon i mówiła w osobliwy staroświecki sposób: "Pozdrawiam w Canterville Chase". Poprzedzani przez nią, przeszli piękny elżbietański hall i znaleźli się w bibliotece, niskim, wykładanym czarnym dębem pokoju, w końcu którego widniało duże witrażowe okno. Tam czekał na nich stół nakryty do herbaty, wokół którego po zdjęciu wierzchnich okryć zasiedli, rozglądając się ciekawie, podczas gdy pani umnej im usługiwała.